Witam Was serdecznie w wakacyjnej szkole szachowej z Polskim Radiem Kielce. Jestem przekonany, że po ostatnim spotkaniu, grając w szachy, liczycie już punktowe zyski lub straty. Przyjmując, że wartość piona to 1 punkt, gońca i skoczka 3 punkty, wieży 5, a hetmana 9 punktów. Na pewno teraz znacznie prościej będzie Wam określić, kto podczas gry ma przewagę. Dziś spotkanie 24 i opowiem Wam na nim o tym, kto kogo obawia się na szachownicy. Początkujący szachista, znający wartość materialną szachowych bierek, często uważa, że to hetmana obawia się przeciwnik i wszystkie jego bierki. Oczywiście hetman jest najgroźniejszy i ma najwięcej możliwości atakowania. Z pewnością nie będzie się bał żadnej bierki, która nie posiada obrony. Bierki bez obrony szybko będą stawać się ofiarami hetmana, który najpewniej będzie zbijał je jedna po drugiej, samemu uchodząc z życiem. Zerknijmy na szachownicę. W naszym przypadku wieża, skoczek oraz goniec nie bronią się wzajemnie. Hetman bardzo szybko to wykorzysta. Po wykonaniu ruchu białym hetmanem na pole f8 atakujemy jednocześnie wieżę, skoczka oraz szachujemy czarnego króla. Oczywiście króla musimy obronić, zatem można nim uciec albo zasłonić się skoczkiem. Wykonajmy taką zasłonę. Okazuje się, że pod atakiem została niebroniona wieża. Hetman chętnie ją pobije, samemu uchodząc z życiem. Spójrzmy teraz na inną pozycję. Sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, kiedy bierki przeciwnika mają ochronę. Pionek broni skoczka, skoczek gońca, goniec wieży. Nawet gdy hetman biały zaatakowałby którąś z tych bierek, to i tak nie opłacałoby się jej zbić. Dodatkowo ciekawostką jest to, że jeżeli figury przeciwnika mają obronę, mogą z powodzeniem atakować na przykład hetmana, w naszym przypadku białych. Wtedy to hetman będzie musiał uciekać w popłochu, ponieważ mając wartość 9 punktów nie odda życia za gońca czy wieżę, które są dużo mniej warte. W szachy chętnie grywają osoby niewidome, wykorzystując do tego celu specjalne szachownice, w których czarne pola położone są nieco wyżej niż białe. Wszystkie pola posiadają otwory, bierki natomiast specjalne wypustki, dzięki którym bierka ustawiona na polu nie przewraca się. Dodatkowo bierki koloru czarnego mają na szczycie wystającą wypustkę. Dzięki takim oznaczeniom osoba niewidoma może, dotykając bierek, rozpoznać po kształcie ich typ i kolor. Granie w szachy to nauka akceptacji własnych słabości. Lepsze myślenie i lepsze życie. Instruktor szachowy Jarosław Bem.